Raduje się moje serce, bowiem po wielomiesięcznej przerwie wracamy do serii, która jest fundamentem tego kanału. FIFA 19, tanie ale dobre, zakończyło się już na 4. odcinku, bowiem kiedy spytałem się po jego premierze o to, jak mają się wasze składy, przeciętna odpowiedź brzmiała, że oparte są one o co najmniej 5 albo 6 kart niewymiennych, więc trudno polecać gotowe drużyny, kiedy wszyscy mają coraz więcej monet i coraz lepsze niewymienne karty, no których przecież szkoda trzymać na ławce rezerwowych. Mimo to mam wielką nadzieję, że przy FIFA 20 tanie ale dobre dotrwa chociażby do 5 odcinków, a ten dzisiejszy pomoże okiełznać grę niejednemu kartomaniakowi. Skład, który tutaj widzicie, ma oczywiście specjalną taktykę, którą uruchamiałem przy okazji każdego meczu, zmieniając styl gry na lekko defensywny, więc ani przez chwilę nie używałem nigdy wyjściowego ustawienia 4-3-3, no ale co jasne, tę specjalną taktykę pokażę na koniec odcinka, a w tym miejscu trzeba powiedzieć jeszcze kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, ta drużyna została zbudowana już 19 września i kosztowała wtedy raptem 70 tysięcy monet, a obecnie jest ona jeszcze tańsza i da się ją zbudować za jakieś nawet 65 tysięcy, tylko że Van Bissaka, którego przed premierą udało się nabyć za 8 do 10 tysięcy, obecnie kosztuje ponad 20. Gość jest fenomenalny i nie dziwię się, że ludzie chętnie wydają za jego kartę taki szmal, aczkolwiek teraz jak siadłem do montażu odcinka, no to aż nie mogę w to uwierzyć, jak podskoczyła jego cena. Więc jeśli ktoś nie chce, by w jego składzie najdroższym zawodnikiem był prawy obrońca, zawsze przy budowaniu tej drużyny może sięgnąć chociażby po o wiele tańszego Jedlina z Newcastle United. Natomiast przechodząc już do omawiania samego składu, to muszę przyznać, że od dawna w żadnej FIFA nie wystartowałem tak dobrze, jak właśnie z tą ekipą FIFA 20. No bo wiadomo, jak to jest. Na starcie przy premierze człowiek musi się uczyć schematów, nowej gry w obronie, nowego strzelania, ogarnąć, z jakich pozycji w ogóle można uderzać na bramkę, a z jakich nie i tak dalej, i tak dalej. W efekcie tego wszystkiego początki są zawsze takie, że gdy człowiek siada do nowej gry, to czasem wygra, a czasem przegra, no i na podstawie tych porażek wyciąga wnioski na przyszłość, dzięki czemu się uczy. Natomiast w przypadku tego składu sytuacja wyglądała u mnie tak, że rozegrałem nim solidnych kilkanaście meczów online, w których zaliczyłem 0 porażek, 2 remisy, a reszta to były wygrane. Więc taki dobry start, no to ja ostatnio miałem gdzieś w FIFA 13, kiedy grałem jeszcze po to, żeby być dobrym graczem i nie miałem na głowie kartomanii. Natomiast w tym wszystkim haczyk jest taki, że używałem jednak cały czas lekko defensywnej formacji, no i w swojej grze byłem bardzo cierpliwy. Dosłownie tak, jakbym grał w jakiegoś PES-a. No bo jednak fakty są takie, że FIFA 20 jest PES-owata i mało tego, ja już widziałem niejednego dobrego, czy wręcz profesjonalnego gracza PES-a, który siadł sobie do FIFA 20 i bez żadnego przygotowania czuł się tutaj jak rybka w wodzie. Więc to nie jest coś, co mogliśmy oglądać w przeszłości, no bo w poprzednich latach gracze PES-a nie czuli się jednak dobrze przy pierwszym kontakcie z FIFA, no ale tutaj faktycznie wygląda to nieco inaczej. W każdym razie, w tym konkretnym składzie, w samych meczach używałem wąskiego ustawienia 4-1-2-1-2, które było lekko defensywne i co jasne, z jego pomocą grałem bardzo cierpliwie w każdym możliwym zakamarku boiska. Jeżeli rywal zostawiał mi dużo miejsca, no to oczywiście jechałem go agresywnie z kontry z użyciem tempa i szybkiej klepki, ale jeżeli on bawił się w ataku pozycyjnym, to ja już cierpliwie czekałem, nie szarżowałem w obronie, nawet pozwalałem mu strzelać z mało atrakcyjnych pozycji. I nawet kiedy już przejmowałem piłkę i widziałem, że nie ma szans na kontratak, to czasem spokojnie kreowałem akcję w ataku pozycyjnym, w którym lekko się wycofywałem i klepałem futbolówkę przez całą obronę, bowiem to rozluźniało szyki w ustawieniu przeciwnika, no i to jest tutaj czasami droga do sukcesu, jak i być może to jest ogólna droga do sukcesu w FIFA 20, czego teraz jeszcze oczywiście nie mogę stwierdzić. W każdym razie, w tym składzie na ataku mamy 2 szybkich napastników z 5 gwiazdkami sztuczek, którzy mają naprawdę niezłe kopnięcie, no i już patrząc na papier, wiadome jest, że Promesa i Depaya nie jest tak łatwo zatrzymać. Za nimi gra Richarlison, który z kolei ma 5 gwiazdek słabszej nogi, więc na pozycji ofensywnego pomocnika pasuje jak ulał, no ale także muszę przyznać, że ogólnie Brazylijczyk wpasował się w silnik gry, jest duży, silny, trudno go złapać, a jego strzały w samej grze wyglądają o wiele lepiej niż na karcie, no i ogólnie, gdyby właśnie jego karta była dostępna nominalnie na pozycji napastnika albo ofensywnego pomocnika, to jej overall byłby wyższy niż ma to miejsce obecnie na prawej pomocy. Idąc dalej, Gbamin, czy jak to czyta pan Szpakowski, Gbamę, raczej nie trzeba przedstawiać, bo jak na start jest to popularny defensywny pomocnik, no ale i po jego bokach znaleźli się dość ogarnięci goście, bowiem zarówno Van de Beek, jak i Mendes mają na swoich kartach wszystkie statystyki ocenione
ocenione co najmniej na 70, więc jak na wczesny etap gry są to tacy członkowie gangu Hulita B i można na nich liczyć w każdym obszarze boiska, no bo też to jeszcze nie jest etap, gdzie są oni zmuszeni grać co chwila na karty Team of the Year albo ikony w wersji Prime, więc na to co oni obecnie mają, jeżeli my zagramy nimi w skupieniu, no to w zupełności wystarczy. Natomiast przechodząc do obrony, tutaj najbardziej wyróżnia się moim zdaniem Gomez, no bo jednak szybkość biegu środkowego obrońcy oceniona na 85 musi robić wrażenie. Do tego 188 cm wzrostu, a także bardzo rozbudowana sylwetka, która wpasowała się w silnik gry, no po prostu to wszystko bardzo pomaga i nie dziwię się, że Gomez już na starcie jest tak popularnym zawodnikiem. Wrażenie robi także oczywiście Van Bissaka, no ale o tym nie trzeba ponownie wspominać, no bo o tym, że jest on dobry, można wywnioskować patrząc już na samą cenę. No i na zakończenie powiem jeszcze tylko, że nie widzę także powodów, by czepiać się Farmana. Gość jest wciąż duży, ma potężny zasięg rog, broni nawet karne, no i mi osobiście ani razu poważnie nie zawinił. Może to nie jest Farman z FIFA 18, ale wciąż naprawdę daje radę. Więc ostatecznie muszę przyznać, że patrząc na to holistycznie, to od wielu lat nie grałem na starcie taką fajną drużyną, do której na zakończenie klasycznie podaję własną taktykę oraz wytyczne. Z tym, że trzeba jednak oczywiście grać w tym wolniejszym, pesowatym stylu. Wszelkie spontaniczne i nieprzemyślane szarże, zwłaszcza w obronie, raczej skazują nas na porażkę. No i w moim przypadku sytuacja wyglądała z reguły tak, że albo wygrywałem skromnie 1 lub 2-0, albo jeśli już traciłem ramki, to znaczyło, że rywal odsłaniał się na tyle, że sam bez problemu strzelałem ich więcej, no i wygrywałem po 5-1 czy 6-2. Lecz co najważniejsze, ogólnie zabawa była przednia i mam nadzieję, że nie jednemu z Was ta drużyna posłuży chociażby przez najbliższy miesiąc. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce. Cześć!